Marek Kondrat, znany polski aktor, po rozstaniu z żoną Iloną i ogłoszeniu zakończenia kariery aktorskiej na rzecz winiarstwa, zakupił dom w Hiszpanii, planując tam spokojną starość. Jego życie uległo jednak znaczącej zmianie, gdy na jego drodze stanęła młodsza o ponad 3 dekady Tosia Turnau, córka krakowskiego artysty. Para, mimo sceptycyzmu otoczenia, zawarła małżeństwo i powitała na świecie córkę Helenkę. Początkowo rodzina mieszkała na hiszpańskiej prowincji, lecz z czasem, gdy Helena zaczęła dorastać, Marek Kondrat musiał zmienić swoje plany. W wywiadzie dla Polityki wyznał, że hiszpański dom miał być na beztroską starość, ale z uwagi na potrzeby edukacyjne córki, coraz rzadziej tam przebywali. Dojazdy do przedszkola zajmowały mu godzinę w jedną stronę, co sprawiło, że rozważał sprzedaż domu. Kondrat opisał też, że mimo pięknej lokalizacji, dom znajdował się w odizolowanym miejscu, co utrudniało codzienne życie. Po powrocie do Polski, Marek Kondrat zaczął szukać nowego kierunku dla siebie. Jak wspomina, otworzył się na nowe doświadczenia i perspektywy, co znalazło odzwierciedlenie w jego nowej książce Tacy sami. Szczerze o samotności. Ta zmiana w jego życiu pokazuje, jak elastycznie i odważnie można podejść do życiowych zmian, nawet w późniejszym wieku, dostosowując plany do nowych okoliczności i potrzeb rodziny. W swojej najnowszej książce, Tacy sami. Szczerze o samotności, Marek Kondrat otwarcie mówi o swoim życiu osobistym, szczególnie o kontrowersjach związanych z jego związkiem z Tosią Turnau, która jest o 37 lat młodsza i córką jego przyjaciela, Grzegorza Turnała. Kondrat przyznaje, że różnica wieku między nim a żoną jest znacząca i była źródłem krytyki, jednak podkreśla, że ich związek oparty jest na głębokim uczuciu, a nie na stereotypowych motywacjach, takich jak interes czy wygoda. Kondrat również porusza temat samotności, co wydaje się nieoczekiwane, biorąc pod uwagę jego życie rodzinne. Wyjaśnia, że woli spędzać czas na czytaniu książek i graniu w szachy, co postrzega jako formę wartościowej samotności. Podkreśla to zaskakujący aspekt ludzkiej natury, gdzie ludzie boją się samotności, ale jednocześnie często sami wybierają ją sobie. Ta szczera wypowiedź Kondrata pokazuje złożoność ludzkiego doświadczenia i emocji, ukazując potrzebę głębszego zrozumienia i empatii wobec indywidualnych historii, niezależnie od pozornie szczęśliwych okoliczności życiowych. Kondrat, mimo osiągnięć zawodowych i rodzinnych, zwraca uwagę na wartość samotności jako środka do osobistego rozwoju i refleksji. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.